Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 80. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj akurat nie będę opowiadał o tym, co się wydarzyło ostatniej nocy. No, o jeden mecz zahaczę, natomiast no, były to bardzo słabe spotkania, w ogóle zero walki, zupełnie zdominowane przez jedną drużynę w każdym meczu, więc dlatego sobie to odpuszczę. Natomiast chwilę porozmawiam o Phoenix Suns, a także o dwóch zawodnikach, którzy w tej chwili są na liście kontuzjowanych i zaczynamy się dowiadywać coraz więcej o tym, kiedy ewentualnie mogą wrócić, czyli o Wiktorze Oladipo i Demarcusie Cousinsie, a na koniec zapowiedź szlagieru, który odbędzie się dzisiaj w nocy, czyli Milwaukee Bucks kontra Golden State Warriors. Na początek Phoenix Suns, najgorsza drużyna obecnie w NBA i tak się zastanawiam, czy Suns nie mogą powalczyć o miano najgorszej drużyny w historii ligi. Przynajmniej tak ostatnio grają, bo jeśli policzymy dwie pierwsze kwarty spotkania z Blazers i poprzedniego, które rozegrali kilka dni wcześniej, no to mają bilans, znaczy bilans, małe punkty z tych dwóch pierwszych kwart to jest 18 do 70. Oni dwa razy z rzędu rzucili po 9 punktów w pierwszej kwarcie, co się nie zdarzyło nikomu w dwóch spotkaniach z rzędu, odkąd wprowadzono zegar 24 sekund na rozegranie akcji. Więc to jest po prostu fatalny wynik. I Suns po prostu stoją w rozkroku, nie wiedzą co dalej zrobić. Igor Kokoszkow wydaje się, że nie jest w stanie tego ogarnąć. Dostał zresztą bardzo trudne zadanie na pierwszą pracę jako trener. Oczywiście to nie ma co go skreślać od razu, no bo pamiętajmy, że chociażby taki Brad Brown, który w tej chwili święci sukcesy Philadelphia 76ers, też z początku przegrywał regularnie, więc to nie jest kwestia oczywiście tylko i wyłącznie umiejętności trenerskich, ale na pewno też składu, który Kokoszkow ma dostępny. No i też pamiętajmy o tym, że jeżeli Kokoszkow jest człowiekiem rozsądnym, inteligentnym, a na takiego wygląda, to z każdym kolejnym meczem uczy się czegoś nowego. I jeżeli tak rzeczywiście jest, to uwierzcie mi, na pewno dzisiaj jest lepszym trenerem niż był na starcie tego sezonu, bo ma już te 20 kilka spotkań doświadczenia i pewne rzeczy już zrozumiał, poznał, więc wydaje się, że znaczy przynajmniej ja bym go jeszcze się nie pozbywał, chociaż myślę, że zaczną się niedługo pojawiać takie głosy, jeśli nic się nie zmieni w Phoenix Suns. Trochę dziwią mnie niektóre decyzje, jak na przykład posadzenie dzisiaj DeAndre Aytona na ławce i wpuszczenie go dopiero w trakcie pierwszej kwarty, nie od początku. Nie wiem, czemu to miało służyć, ale okej, niech i tak będzie. Natomiast no, wiadome są i znane są po przyczyny aż tak złej gry. Suns nie mają w ogóle rozgrywającego. W tej chwili w pierwszej piątce wychodzi Elia Okobo, który dzisiaj zanotował jedną asystę w całym spotkaniu. Jego zmiennikiem jest debiutant DeAntoni Melton, który też jest graczem, którego się pozbyli przed sezonem Houston Rockets, wysyłając go razem z Ryanem Andersonem za Marquesa Chrisa do Phoenix. Nie ma Devina Bookera, który jest kontuzjowany, który zresztą ostatnio też powiedział, że chciałby zbudować sobie wielki zespół złożony z wielkiej trójki, przynajmniej trzech gwiazd w Phoenix, ale na to się za bardzo nie zanosi. Może Aiton się rozwinie, może w najbliższym drafcie kogoś jeszcze wezmą. Natomiast na dzisiaj Suns wyglądają fatalnie, nie da się tego oglądać po prostu. Na wylocie jest ponoć też Trevor Ariza, który podpisał przed sezonem wysoki kontrakt, no ale raczej nie będzie chciał tutaj zostać długo, więc niewykluczone, że po 15 grudnia zaczną się pojawiać coraz częstsze plotki odnośnie tego, gdzie może trafić. Na razie pojawia się tylko informacja, że jest na wylocie z drużyny, w sensie może nie tyle na wylocie, bo Suns może nie chcą się go bardzo pozbywać, natomiast chcieliby coś uzyskać w zamian na pewno, a Ariza raczej nie chce grać w takim zespole. No a żeby dopełnić ten czar goryczy, to w tym dzisiejszym spotkaniu z Blazers oni w pierwszej kwarcie przegrali 9 do 34, zdaje się. Jest taki zawodnik w drużynie Portland, którego większość z Was pewnie nie kojarzy, Jake Layman. Jake Layman w ostatnich 5 spotkaniach Blazers nie zagrał ani razu i to nie były kontuzje, tylko po prostu jest graczem niełapiącym się w rotacji Terry'ego Stotsa. Więc opuścił ostatnie 5 spotkań, a kiedy gra, notuje średnio 5 punktów na mecz. I tenże Jake Layman wygrał dzisiaj pierwszą kwartę z Phoenixem z 15 do 9. W całym meczu rzucił 27 punktów, ale pierwszą kwartę wygrał 15 do 9. I tak jak pisaliśmy dzisiaj na fanpage'u,
To jest naprawdę wyczyn, żeby zebrać 5 gości na poziomie NBA, jacykolwiek oni by nie byli, i żeby 2 razy z rzędu w pierwszych kwartach nie byli w stanie uzbierać 10 punktów. Naprawdę, serio, to naprawdę jest wyczyn i to pokazuje, jak źli są Suns. No ale nic, no. A Suns to tyle. Nie wiem, czy będę jeszcze do nich wracał w tym sezonie. Myślę, że za bardzo nie, chyba że będą jakieś wymiany. Więc przejdźmy do drugiego tematu. Victor Oladipo. Zawodnik, który, jak wszyscy świetnie pamiętamy, w poprzednim sezonie był objawieniem. To on zaprowadził Indiana Pacers do playoffów, a później w nich był bliski poprowadzenia ich do pokonania Cleveland Cavaliers i wyeliminowania LeBrona Jamesa. Oladipo nie gra od 17 listopada, stracił już 8 spotkań, ma problemy z kolanem. W tym czasie Pacers mają bilans 4-4, z nim mieli bilans 10-6, więc wiadomo, że trochę gorzej. Pierwsze jakieś informacje odnośnie tego, kiedy ma wrócić, pojawiały się takie, że jeżeli tylko przejdzie pozytywnie trening 5-5, to będzie mógł od razu zagrać. Natomiast przedwczoraj pojawił się wpis na Twitterze Korea Eliota, dziennikarza gazety IndyStar, który napisał, że powołując się na własne źródła, które sam uważa za wiarygodne, prawdopodobnie jest to jakiś lekarz albo fizjoterapeuta zbliżony do zespołu, być może nawet zatrudniony tam. No i co przekazał ten dziennikarz? Po pierwsze, Victor Oladipo potrzebuje od teraz miesiąca, żeby na rehabilitację, żeby nie zniszczyć sobie całkowicie rzepki. Po drugie, musi prowadzić bardzo powolny powrót do zdrowia i jeśli miałby wrócić w 100% zdrowy, to powinien przesiedzieć cały obecny sezon. To oczywiście nie znaczy, że tak się stanie, to jest po prostu opinia jakiegoś lekarza, który jest blisko klubowi. I ten scenariusz, który jest przedstawiony, jest taki, który powinien się wydarzyć, jeśli Oladipo chce być w pełni zdrowy. Natomiast może się oczywiście zdarzyć, że on dużo wcześniej wróci, tak? Bo presja wyniku, bo chęć zawodnika do gry. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli na przykład uraz jest podobny i objawy są podobne, jak na przykład były w przypadku Brandona Roya, to ja bym tutaj w ogóle się nie zastanawiał, tylko po prostu odpoczywał, rehabilitował się i robił wszystko, żeby wrócić do pełni zdrowia, bo Oladipo ma dopiero 26 lat. Kontrakt ma do końca sezonu 2020-2021, więc spokojnie jeszcze dla Pacers pogra, więc ja bym w ogóle się tutaj nie zastanawiał. Jeżeli rzeczywiście tak jest, no to trudno odpuścić ten sezon, dograć go innymi zawodnikami, którzy tak czy siak, wydaje mi się, powinni zapewnić drużynie playoffy na wschodzie, a za rok dorzucić Oladipo, mieć coraz lepiej grających chociażby takiego Arona Holiday'a, który zaczął wreszcie grać minuty po nieobecności Oladipo, rozwinąć jego jako zawodnika, dać więcej piłki Milesowi Turnerowi i innym zawodnikom, którzy normalnie przy Oladipo nie mają aż tak istotnej roli, i za rok dołączyć jego i wtedy powalczyć o coś więcej, bo powiedzmy sobie szczerze, Pacers nie mają drużyny w tej chwili takiej, która mogłaby dojść do finału konferencji, nawet z Oladipo w pełni zdrowym. To jest drużyna może na półfinał, ale nic więcej. Dlatego też nie spieszyłbym się aż tak bardzo z jego powrotem, szczególnie jeżeli ten uraz jest rzeczywiście groźny dla niego. Okej. Drugi zawodnik, którego chciałem poruszyć, to DeMarcus Cousins. No bo jakby nie mówić, czeka się na jego powrót do gry, na jego debiut w barwach Warriors. Warriors już odzyskali Stepha Curry'ego, natomiast teraz przychodzi czas na Cousinsa. Zanim jeszcze Cousins, to w przyszłym tygodniu ma wrócić Draymond Green. To też taka informacja. Skąd w ogóle te wiadomości? Jest taki beat writer Golden State Warriors, nazywa się Connor Letourneau. I on co jakiś czas odpowiada na pytania czytelników. I w kolejnym mailbagu jedno z tych pytań dotyczyło daty powrotu Cousinsa na boisko. No i Letourneau napisał, że w poniedziałek po meczu, czy przed meczem z Detroit Pistons, oglądał trening drużyny. W trakcie tego treningu Cousins rozegrał 20-minutową gierkę 5-5, w trakcie której wyglądał tak, jakby żaden uraz mu nie doskwierał. Normalnie się poruszał, grał, kończył jakieś akcje wsadami, alejupami, więc wygląda na to, że Cousins mógłby już nawet teraz zagrać. Tak zresztą Letourneau napisał, że gdyby w tej chwili były playoffy, to jego zdaniem Cousins już by grał w meczach normalnie. Natomiast wiadomo, mamy taki, a nie inny okres sezonu. I sam Letourneau stawia, że Cousins wróci albo w pierwszym tygodniu od razu po świętach, albo zaraz
po nowym roku i taką datę dla niego przewiduje, czyli dokładnie to, o czym ostatnio było mówione. Warriors na razie mają bilans 17-9, zaczynają trochę odbijać się po tej dosyć słabej serii sprzed dwóch tygodni i z poprzedniego jeszcze tygodnia. No powrót Curry'ego zdecydowanie to ułatwia. No i ci Golden State Warriors są też bohaterami ostatniego segmentu dzisiejszego podcastu, czyli zapowiedzi spotkania najbliższej nocy. Przyjeżdżają do Wisconsin, żeby zmierzyć się z Milwaukee Bucks, którzy mają bilans 16-7 i są w czołówce wschodu. Według strony www.pzbook.pl faworytami są mimo wszystko Milwaukee Bucks, za których można zarobić złoto 83 za każdą postawioną złotówkę, natomiast na Golden State Warriors złoto 95. Natomiast patrząc na to, jacy zawodnicy są wciąż kontuzjowani i chociażby Chris Middleton nie wiadomo, czy zagra, to wiadomo, że te kursy mogą się jeszcze zmienić. W tym sezonie już te drużyny raz się ze sobą spotkały i Bucks zlali Warriors różnicą 23 punktów, ale mieli o tyle ułatwione zadanie, że Warriors zagrali bez Draymonda Greena, no i zagrali też w drugiej połowie bez Stepha Curry'ego, który właśnie wtedy odniósł swój uraz. Więc pod tym kątem będzie zdecydowanie Bucks łatwiej. Ale Bucks też nie grają w pełnym składzie teraz, bo tak jak powiedziałem, nie ma Chrisa Middletona, być może nie ma Chrisa Middletona, bo Middleton w spotkaniu z sobotnim, zdaje się, z New York Knicks, albo chyba sobotnim, z New York Knicks został posadzony w drugiej połowie na ławce rezerwowych przez trenera Budenholzera i już się z niej nie podniósł. Budenholzer powiedział, że to ze względu na jego słabą obronę. Od tego czasu Middleton nie zagrał. Oficjalnie są to powody osobiste. Więc nie wiadomo, czy tam nie ma jakiegoś konfliktu. Oczywiście gdzieś tam są tego typu doniesienia zażegnywane. Sam Budenholzer powiedział, że dogadał się już z zawodnikiem, wytłumaczył, że zawodnik zrozumiał. Ale nie podana została informacja, czy wróci na spotkanie z Warriors, więc to jest gdzieś tam zagadka. Bucks zagrają też bez Ersana Eliasowy, który po zdarzeniu z Brookiem Lopezem doznał wstrząśnienia mózgu. No i oczywiście zgodnie z protokołem przyjętym przez NBA musi trochę odpocząć, przejść wszystkie testy i dopiero wtedy będzie zdolny do gry. Więc to są straty po stronie Bucks. Po stronie Warriors nie mamy oczywiście Greena. Jest za to Steph Curry, który zagrał już 3 mecze po powrocie. No i ten ostatni z Cleveland Cavaliers to już był taki stary, dobry Stephen Curry. 42 punkty, kilka trójek. Oczywiście Cavaliers to nie jest przeciwnik bardzo miarodajny, no ale 42 punkty to zawsze 42 punkty. Oczywiście nie będzie mu łatwo, bo będzie za nim ganiał chociażby Eric Bledsoe, być może Matthew Dellavedova, więc to może utrudniać Karemu, ale wydaje się, że, czy nie wydaje się, na pewno z nim mają większe umotrażenie niż bez niego, więc ten tercet Curry, Durant i Klay Thompson będzie na pewno groźny. Nie umiem obstawić sam, powlecić wam, kto wygra to spotkanie, natomiast jest to jeden z takich meczów, które sam chętnie obejrzę, nie znając wcześniej wyniku i to też wam polecam. No okej. Dzięki na dzisiaj. To był 80 odcinek Zarychty na Solo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.